Sol, sol, jadrowina, pieprzu. Witam Was w drugim odcinku The Sims 4, projekt Maja. W zasadzie szczęście Mai. Jesteśmy w kolejnym dniu, w pierwszym dniu pracy, ponieważ mamy poniedziałek i Maja zaraz wstanie. No, jest trochę głodna. Przydałoby się też wziąć może jakiś prysznic. Prysznica nie mamy, tylko mamy wannę, więc wykąpiemy ją. I połączę się z Wami zaraz, jak tylko trochę do siebie dojdzie. Co może nie być takie proste po całonocnych ekscesach z sąsiadką. A tak w ogóle, to Penny, muszę Wam powiedzieć, była na tyle bezczelna. Tak, Ty, Penny, też widzę, że jesteś niewyspana, ale wcale się nie dziwię, Twoja wina. Bo wyobraźcie sobie, ona przyszła i wlazła jej do tej szafy. Ja byłam przekonana, że Penny już sobie poszła. Nie, ona się świetnie bawiła w naszej szafie. Na szczęście Maja nie bardzo słyszała już, co ona tam w tej szafie wyrabiała, bo po prostu poszła spać. Dobra, Maja, wstawaj, trzeba trochę się ogarnąć i ja się za chwileczkę z Wami połączę. Okej, okay, Maja wykąpana, przygotowała sobie kanapkę. Maja zaczyna pracę za około godzinę. Co chcesz zrobić? No oczywiście, że pójdziemy do pracy. Weź jeszcze to sobie potem schowaj do wyposażenia, Majeczko. Mam nadzieję, że trafiłam tym do lodówki, bo ostatnio zauważyłam, że coś tak właśnie przenosiłam i zawisło to gdzieś w powietrzu. A potem mój sim był strasznie zły, bo coś nieładnie mu pachniało. No tak. Widzę, że jesteś zainspirowana. To chyba dobrze. No to cóż, będziemy życzyć Ci udanego dnia pierwszego pracy. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się dobrze Tobie poukładało. A tak na marginesie, to trzeba będzie jeszcze dzisiaj niewątpliwie kupić zlew. I chyba to zrobię, jak tylko pójdziesz sobie do pracy. Przyspieszymy trochę i wyślemy naszą Majeczkę. Będziemy się łączyć oczywiście, jak się tylko cokolwiek będzie działo, aby to nasza Maja wróci już z pracy. Biegnie, 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 biegnie i potem nagle znika. I zostaje tylko taki cień. Ja myślałam, że to jest brudne. Nie, 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 to jest cień po naszym simie. Nie wiem, o co tej pani chodzi, ale zobaczcie, tam znowu się dzieją dziwne rzeczy. Ona baluje po prostu od rana do nocy. Ale zobaczcie, jaką Maja ma minę, jaka jest znudzona. Ta praca musi być naprawdę ekscytująca. Znudzony sim nie będzie miał ochoty na nic, co nie jest zabawne. No, coś będziemy musieli znaleźć w takim razie, Majeczko, dla Ciebie, żeby było w miarę zabawne. I teraz myślę, że kupimy jej ten zlew i kupimy też kosz na śmieci. No, bo by się przydał, nie? W sumie głupio tak bez kosza być. Więc zlew kuchenny. Wunda! No może być wunda. Niech będzie wunda. Albo zlew mniej to więcej. Niezawodność 3, higiena 4, to samo. A no to po co przepłacać? Kupimy sobie taki. I już, proszę bardzo. I dobrze by było jeszcze kosz na śmieci, ale ten jest śliczny. No cudny jest ten kosz, podoba mi się, tylko jest taki całkiem otwarty i taki, no nie do końca chyba by tu pasował nam. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej miejsca, to można by go było tak ładnie wyeksponować. Na ten mam ochotę kosz, ale zobaczcie, 1200 simelonów, na razie nas na niego nie stać. Do czego to doszło, nie? Nie stać nas na kosz na śmieci porządny. To nic, no weźmiemy jakiś taki zwykły, no już nie będę przecież robiła jakichś cyrków z powodu głupiego kosza na śmieci. Niech sobie tu stoi, tak trochę głupio będzie wyglądać, bo tak co pierwsze widzimy wchodząc do mieszkania Mai. Ten dziwny dywanik zakrywający pewną tajemnicę. Ups, tam się coś działo. Jakiś mord był albo coś. No i tu właśnie ten kosz. No ale nigdzie... Te rury tu niestety nie dadzą nam. O, tam nie możemy, bo lodówka. No i kurczę, nigdzie nie można. A tu? Jakby go gdzieś wstawić? No nie, bo on musi oczywiście być
o metr od ściany, bo nie może stać przy ścianie, no bo przecież my wszyscy sobie tak stawiamy kosze, nie? Że nie stawiamy przy ścianie, tylko kurczę na środku. No dobra, przestaję narzekać i czekamy na naszą Maję, aż wróci z pracy, obserwując cudowne zachowanie naszej sąsiadeczki Penny. Z którą Maja nie bardzo się lubi. Oj, nie bardzo, ale w sumie to się nie dziwię. Jej, awans! Maja awansowała, la la la, jak super, jak rewelacyjnie. Maja zaawansowała i teraz będzie pracować jako zawodowa ankieterka. No i git, malina. No i dostaliśmy premię, zwrócił nam się zlew i będziemy więcej zarabiać, a tak w ogóle to chyba mamy już jakieś rachunki. Czy to są kody? Ach, bo mam ten MC Command. To nie, ja muszę go usunąć, bo tak trochę to on mi chyba spowalnia grę. Albo tak sobie myślę. Dobra, zostaw jakąś notatkę afirmacyjną, cokolwiek to jest. I festiwal? Czytaj o festiwalu. Festiwal humoru i harców. O, proszę. Tak w ogóle, to chciałam Wam powiedzieć, że ja to tutaj jeszcze w ogóle praktycznie nie grałam. W mieście tak grać, wiecie, oglądać te wszystkie festiwale, bywać na nich, tylko byłam tak najczęściej na króciutko, żeby zrobić jakieś screeny na potrzeby mojego bloga 100 dzieci challenge, więc dzisiaj o godzinie 17 będziemy na pewno na tym festiwalu, no bo zobaczymy, jak to wszystko wygląda, wreszcie będę mogła to wszystko poznać, ale się cieszę. A tak w ogóle to ona ma bardzo kiepską zabawę, więc przyda jej się takie wyjście na miasto. I co ty tam masz, aniołku? Miej 25 obserwujących, drugi poziom charyzmy, aktualizacja statusu. To chodź, zaktualizujesz swój status. Będziesz mogła na przykład powiedzieć, że dostałaś już pierwszy awans, opisz trochę swoją pracę, no i nie wiem, co tam jeszcze możesz napisać, bo na razie to naprawdę mało co się dzieje. I opisz jeszcze, co się tam u Penny dzieje, jaką masz super sąsiadkę, po prostu rewelacja. O, i od razu drugi poziom charyzmy, ale fajnie, szybko to idzie. Dobra, to zostawiam naszą Majkę, niech ona tam sobie... Och, jaka ty jesteś flirciarska, jaj. Niech ona tam sobie jeszcze coś porobi, może pograsz? Pograj sobie w Simy. Ja jak nie mam dobrego humoru, to siadam, gram w Simy i jest git, malina. To do zobaczenia na festiwalu. Rozpoczął się festiwal humoru i harców. Wybierz się na festiwal humoru i harców. A co? Nie będziemy nikogo brać, bo przecież tam pewnie będzie... Tam pewnie i tak wszyscy przyjdą, więc jedziemy sami. No i wylądowała. I gdzie to? A tutaj coś się dzieje. Aj, super tu jest. Chodź tu, Maja. O, to wieczorem musi super wyglądać. Festiwal humorów jest super. Chętnie cię tam zabiorę. Musisz zobaczyć te fajerwerki. To jesteśmy już, Alice. SMS dostaliśmy. No nie, no świetnie to wygląda. Co my tutaj mamy? Dołącz do kawalarzy. Dołącz do psotników. A, rozumiem, czyli oni między sobą rywalizują. No nie do kawalarzy, nie? Myślę. Ona jest kawalarzem, bo jest chyba Penny, którą my tak lubimy, nie? A ty jesteś pewnie psotnikiem. No masz. Ale, o, właśnie chciałam ponarzekać na to, jak tu ciemno. Zabawne powitanie. Ojejku, jeszcze wszyscy Simowie żyją. Ojej, co to było, Kaleb? A ty taki mało wampirowaty jesteś. Dobra, wypij sobie to i myślę, że możesz... A to co to jest? Ironizuj na temat wudu. No to ironizuj.
Chyba nie chcę za bardzo z tobą gadać, ta Simka. Zabawne powitanie. Ona jest chyba jakaś... Też kawalarka. A, no to swój człowiek. Dobra, to jedziemy z tym koksem. Udawaj psotnika. A psotnik, moja droga, wygląda tak. Pokaż. Udawaj go. Naprawdę. Dobra, wyśmiewaj psotnika. Super. Zombo skiba, zuba tube, love zubi. Kogo tutaj jeszcze mamy? Poprzywitaj się tam z niektórymi. O, tam pójdziemy jeszcze oglądać występy. Sam sol. No nie mogę w nią trafić. Udawaj psotnika. Powygłupia się trochę jeszcze z nią. I pójdziemy zobaczyć jeszcze ten występ, który tam jest. Coś się naszej Mai te włosy tak brzydko lagują pod światło. A tak w ogóle to Maja sobie myślała, że zmieni trochę fryzurę, skróci trochę włosy. Będzie musiała kupić nożyczki w tej sytuacji, bo przecież w naszym domu nie ma nożyczek. I co, podoba ci się jego występ? Chyba tak. Dobra, zagadaj do Penny, już nie będziemy takie wredne. Możesz się też przywitać z tą panią Ulrike, która jest psotnicą. No. Niemożliwe pokiełbasiony mim. O, może być coś takiego. Rozumiem, że to są jakieś punkty, które zbieramy. Oho. Dobra, to ja tutaj chwilę z nią postoję i się ponabijamy. Tak, wysłałam jeszcze naszą Maję, żeby przyszła się potargować trochę. O, kawalerze prowadzą różnicą 5 punktów. Kontynuuj wykonywanie interakcji dla swojej drużyny, aby zdobywać punkty. Super! Co, dasz nam trochę zniżki? No daj nam trochę zniżki, panie. Umie się pani targować. O, 25%, super. Kup festiwalowy też jest. Co jeszcze możemy tu kupić? Kup przecenione obiekty. No, to sobie weźmiemy O, proszę bardzo, bańki mydlane. No nie wiem, czy tak bardzo nam te bańki są potrzebne. Lalka wudu. Lalka topornie sklecona z materiału, połatana i wypchana. Zimne ognie. O, zimne ognie byśmy sobie mogły wziąć. A co tam możemy, nie? I kula śnieżna, miejski drapacz chmur. No, to będą nasze. Może jedne fajerwerki, dobra. Już tam nie będę taka. Super. Jodi bibna. Jodi bibna. Arnenuset. Sweet. Fajnie. Maju, a mogłabyś na przykład... Czekaj, to jeszcze weź, może do tego zagadaj. Zabawnie się z nim przywitaj i powiedz, że nasza grupa i tak rządzi. Wiem, że jest psotnikiem, ale... Aha. Ha. Nie macie z nami szans, wiesz, facet, bo my jesteśmy najlepsiejszy. Weź tam jeszcze poironizuj trochę na temat lalek wudu. No. Świetne. Ale ma poczucie humoru. Dobra, a mamy w wyposażeniu tą
Tak. O, no to, a możesz to tutaj gdzieś postawić, żeby to odpalić? Bo gdzie to możemy umieść? Na świecie i odpal. Dobra. Jak ty ładnie się świecisz, Majeczko. Jesteś taka świącąca. O, proszę. Idziemy z tym koksem. I co? A ja myślałam, że to będą jakieś takie, wiecie, ognie. W sensie, że to tak wyskoczy. No ale dobra. Tak też może być. Zrobimy zdjęcie. Jak się ekscytuje. To się zaraz będzie kończyć. Weź jeszcze tam do kogoś zagadaj. Zagadaj jeszcze do tej pani. O tym mimie. Co tam jeszcze możemy zrobić? Udawaj psotnika. Tych interakcji musimy trochę pozbierać, no to wtedy wygramy. Śpiąca jesteś już i głodna jesteś. No tak, bo przecież nie ma co jeść, nie? Obudko zamknęli jedną. Ale szkoda czasu na jedzenie. O, to jest nasz ten. O, zobaczcie, jak pięknie. Ojeju. Pięknie. Zobaczcie, ale superowo. Zrobiłam zdjęcie. Ale świetnie to wygląda, bo się już kończy festiwal takimi. No właśnie to chciałam, żeby się stało, ale nasze fajerwerki nie były takie. Aha, jednak się udało i zobaczyła Maja. Pięknie. Wiem, ekscytuję się strasznie, ale ja tak lubię zimę. Mnie to jest najpiękniejsza rzecz w Nowy Rok. Niestety mój piesek mniej lubi tego typu historie. Na szczęście tutaj jestem na słuchawkach, więc może sobie spać spokojnie. Ale fajowe. No super. Maja cały czas jest głodna, już do toalety by chciała iść i tak dalej. Także będziemy wracać już do domku. Chyba, że jeszcze się załapiemy na jakiś posiłek. Zamów sobie jedzenie. Nie znam tego jedzenia. Nie wiem, czy ci to będzie smakować, no ale możesz sobie spróbować. No, wygląda to nawet. Mam nadzieję, że to nie będzie ta ostra potrawa. Jak? Chyba jej smakuje. To dobrze. To ja zjem w takim razie z Mają i wracamy do domku. Ale jeszcze zanim wrócimy, zobaczcie, kawalerze wygrywają, kiedy każdy kawalerz otrzymuje nagrodę, mikrofon komediowy i fajerwerki. Dobra, Maja, jedziemy do domu. Super, wygraliśmy. I wszystko zniknęło. I świat się znowu zrobił szary, bury i nijaki. Okej, Maja jest już naprawdę bardzo zmęczona. Umyje jeszcze sobie ząbki po tej potrawie, którą tam zjadła. No i położymy Majkę spać, no bo przecież jutro jest praca, nie? I te inne rzeczy. A ja się będę już z Wami, kochani, żegnać i zapraszam Was do kolejnego spotkania z naszą Mają. Coś mi mówi, że niebawem wprowadzi się tutaj nowy sąsiad. Ciekawe, czy moi blogowi czytelnicy domyślają się, kto to może być. Żegnam się, kochani, cieplutko. Do zobaczenia, pa, pa.